Rozmowa poranka. A pierwszym gościem poranka 7.09 jest pan dr Michał Sopiński, prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, trwają rozmowy wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, albo nawet szerzej, wewnątrz obozu rządzącego na temat nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Trwają na razie rozmowy na linii Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, ale także Prawo i Sprawiedliwość, Pałac Prezydencki. Nie wiemy, jaki kształt ostatecznie przybierze nowelizacja. Prawo i Sprawiedliwość chciałoby, aby Sejm zajął się nią już 11 stycznia i wtedy odbyło się pierwsze czytanie, ale zanim o tym, co może się wydarzyć, to panie doktorze, chciałem się zapytać o ten pierwotny kształt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który zobaczyliśmy wszyscy tuż przed świętami, dosyć nieoczekiwanie. Zgodnie z tym projektem między innymi sprawy dyscyplinarne i immunitetowe miałyby zostać rozstrzygane przez Naczelny Sąd Administracyjny, a nie jak obecnie przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. I także drugi główny punkt, który budził kontrowersje, to fakt, że nowelizacja przewidywała poszerzenie zakresu tak zwanego testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. I moje pytanie, panie doktorze, na początek takie ogólne. Co pana zdaniem mogłoby się wydarzyć w polskim wymiarze sprawiedliwości, gdyby ta nowelizacja w takim kształcie weszła w życie i weszła do polskiego porządku prawnego? Cóż, odpowiadając na to pytanie, co mogłoby się wydarzyć, gdyby ustawa w takim kształcie, w jakim została de facto przywieziona z Brukseli, została przyjęta, została wdrożona do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, to mielibyśmy do czynienia z jego anarchizacją. To znaczy te orzeczenia sądowe, które zostały już wydane w ciągu ostatnich 6 lat, byłyby systematycznie podważane przez część sędziów, a byłyby to orzeczenia, które nie dotyczyłyby właśnie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, adwokatów, radców prawnych, tylko byłyby to orzeczenia w sprawach życia codziennego, w sprawach, które każdego interesują, które są bulwersujące, które dotyczą spraw karnych, spraw roszczeń o zapłatę, spraw spadkowych, alimentów, rozwodów, bo tutaj należy wskazać, że podważany jest status kilkunastu tysięcy sędziów i asesorów, którzy wydali kilkaset tysięcy orzeczeń i to te orzeczenia mogłyby być podważane w tak zwanym teście bezstronności, który przewiduje tenże projekt ustawy. Sędziowie z urzędu mogliby podważać, kwestionować zarówno orzeczenia swoich kolegów, jak i de facto negować prerogatywę prezydenta RP do powoływania sędziów, ponieważ obecnie ten system wygląda tak, że nawet jeżeli w toku procedury formalnej, czyli w toku wniosku wyboru przez KRS i przedstawienia panu prezydentowi określonych listy kandydatów, to powołanie na urząd sędziego przez prezydenta niejako sanuje, czyli naprawia jakiekolwiek uchybienia procedury formalnej, tym samym sprawiając, że sędzia, który został powołany przez prezydenta, cieszy się takim przymiotem niezawisłości i bezstronności. Ten projekt ustawy wskazywałby natomiast, że de facto z urzędu sędzia nie jest bezstronny i niezawisły, ale przeciwnie, jest upolityczniony i dopiero sędziowie na przykład Sądu Rejonowego w Zakopanem albo Sądu Rejonowego w Olsztynie czy w Szczecinie mogliby badać tę kwestię, czy on jest od kogoś zależny, czy jest niezależny. Czyli de facto byłoby to oddanie zarówno kompetencji prezydenta, jak i Sądu Konstytucyjnego w ręce tak zwanych szeregowych sędziów, którzy sami często realizują interesy polityczne. W tej sprawie bardzo mocno wypowiedział się już prezydent Andrzej Duda, który 2 dni po złożeniu projektu zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym oświadczył, że nie współuczestniczył w jego przygotowaniu ani nie konsultowano go z nim, jak także dodał, nie godzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować. W związku z tym oświadczeniem Prawo i Sprawiedliwość zdjęło ten projekt z porządku obrad i zaczęły się konsultacje. Konsultacje premiera Mateusza Morawieckiego z opozycją, z prezydentem, także z Solidarną Polską.
wiele stron, wiele rozmów. Na razie mamy bardzo krytyczne opinie do tego projektu, między innymi ze strony Krajowej Rady Sądownictwa, ale nie tylko, także ze strony Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wcześniej między innymi Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, wskazywał, że ten projekt jest niekonstytucyjny. Tak się zastanawiam, panie doktorze, czy pana zdaniem przy tak dużej różnicy zdań, przy takich dużych rozbieżnościach, o których wiemy, że istnieją, na przykład między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską, bo o tym mówią otwarcie liderzy, ale nie tylko, czy jest możliwy w ogóle kompromis w tej sprawie, jakiś konsensus, no bo jeżeli mamy tak rozbieżne stanowiska w tak fundamentalnej sprawie jak wymiar sprawiedliwości, no to trudno oczekiwać, że znajdzie się jakieś punkty wspólne przy tym konkretnym projekcie nowelizacji ustawy. Ja myślę, że zanim zadamy pytanie o ewentualny kompromis czy możliwość pogodzenia różnych stanowisk, które pojawiły się w obozie Zjednoczonej Prawicy, należałoby zapytać, po co ten kompromis? Szymon Szynkowski-Welsenk, minister, który negocjował, odpowiadał za wynegocjowanie tego projektu ustawy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości, jasno wskazywał, że jest to projekt już gotowy, w całości modelowo przygotowany do wdrożenia w Polsce i zmiana w nim, choćby przecinka, zmiana, która mogłaby się pojawić w toku negocjacji politycznych zewnętrznych w Polsce, mogłaby sprawić, że owszem, taka ustawa byłaby przyjęta przez polski Sejm, podpisana przez polskiego prezydenta, jednakże po kilku tygodniach Komisja Europejska znowu stwierdziłaby, że to, co przyjęto w Polsce, to co innego niż wynegocjowano w Brukseli. Taki jest przede wszystkim problem, moim zdaniem, z aktami normatywnymi, które nie powstają w Polsce, nie powstają z inicjatywy wiodących sił politycznych w Polsce, czy też z inicjatywy prezydenta, ale pojawiają gdzieś na zewnątrz i niejako próbuje się je nadawać z zewnątrz, w przypadku z Brukseli w Polsce, dlatego że nie mają one przebicia politycznego, a jednocześnie wprowadzają coś, co jest nieznane w ogóle polskiemu procesowi legislacyjnemu, mianowicie konieczność konsultacji aktów normatywnych z Komisją Europejską na poziomie ich przygotowania, więc jest to, można powiedzieć, swoiste kuriozum. A druga kwestia, czyli kwestia już poziomu ewentualnych negocjacji w obozie Zjednoczonej Prawicy. Wydaje się faktycznie, panie redaktorze, że te niezgodności, różnice stanowisk są nie do pogodzenia, bo trudno sobie wyobrazić, ażeby prezydent dobrowolnie zgodził się na kształt projektu, który odmawia mu konstytucyjnych uprawnień, który je podważa. Trudno, żeby prezydent jakiejkolwiek opcji politycznej na coś takiego się mógł zgodzić. Podobnie także wydaje mi się, że środowisko Solidarnej Polski jasno już 2 lata temu wskazywało na zagrożenia wynikające z mechanizmu warunkowości, zagrożenia wynikające z przyjęcia funduszu odbudowy. W takim kształcie ostrzegało też w lipcu, kiedy dyskutowaliśmy tak zwane kamienie milowe, wskazując na to, że mogą one stać się przyczynkiem do dalszej anarchizacji, do dalszego zwiększonego wpływu Komisji Europejskiej na wydarzenia stricte polityczne, które mają miejsce w Polsce. Także wydaje mi się, że będzie bardzo trudno o ten konsensus wokół projektu ustawy reformującej Sąd Najwyższy, sądy powszechne i sądy wojskowe, gdyż po pierwsze taki kompromis, nawet gdyby powstał, mógł być z łatwością odrzucony przez Brukselę, a po drugie różnice stanowisk są zbyt duże. To panie doktorze, zatrzymajmy się tutaj na moment. Jest pan prorektorem Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Obserwuje pan to, co dzieje się w polskim prawodawstwie i nie tylko. Obserwuje pan także to, co dzieje się w naszych relacjach z Brukselą, a także w polskiej polityce. To nie pierwsza nasza rozmowa na temat Krajowego Planu Odbudowy i tych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. I tak się zastanawiam, choć zapewne to będzie pytanie retoryczne, ale na ile w pana ocenie mamy do czynienia w istocie ze sporem prawnym, a na ile tak naprawdę w rzeczywistości ze sporem politycznym? Bo polska opozycja próbuje często rysować taki obraz, że właściwie to należy wykonać chociażby tylko orzeczenia TSUE, przywrócić sędziów do pracy i nagle okaże się, że pieniądze zostaną odblokowane, bo przecież tak naprawdę łamana jest praworządność.
Tymczasem mamy szereg wypowiedzi ze strony polityków unijnych, ze strony komisarzy i nie tylko, no, które mogą sugerować albo wprost wskazywać, że tak naprawdę mamy de facto do czynienia ze sporem politycznym. Tak, tutaj należałoby wskazać, że w ogóle instrument Funduszu Odbudowy jest instrumentem politycznym, który miał na celu pomóc gospodarkom Unii Europejskiej wyjść z kryzysu po pandemii COVID-19. Tyle tylko, że my wciąż dyskutujemy o tym instrumencie, a warunki znacząco się zmieniły. Aktualnie niedługo będzie kończył się pierwszy rok wojny na Ukrainie, czyli napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. I my, jako polska gospodarka, jako kraj, który bezpośrednio graniczy z Ukrainą, który przejął na siebie koszty utrzymania też milionów uchodźców, którzy uciekali z Ukrainy ogarniętej wojną, nasza gospodarka znajduje się w daleko gorszej sytuacji aniżeli gospodarki krajów zachodnich właśnie ze względu na wojnę na Ukrainie. Więc Fundusz Odbudowy, który nie uwzględnia tego aspektu, jest już de facto funduszem przebrzmiałym, to znaczy funduszem, który już nie wpisuje się w realne potrzeby Polski i polskiej gospodarki. Myślę, że tutaj też warto byłoby powiedzieć dwa zdania na temat tego, czego dotyczą te środki, o które Polska się ubiega w ramach dotacji i pożyczki. Przede wszystkim są to środki na elektromobilność, na zieloną transformację, na zmniejszenie emisji CO2. To nie są środki, które mogłyby w sposób oczywisty czy bezpośredni przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, ale de facto to są środki na realizację strategii Komisji Europejskiej dla całej Unii, które wpisują się w pakiety transformacyjne, chociażby takie jak Fit for 55. Także tutaj należy postawić też jasną kwestię, że to nie jest tak, że nawet gdyby Polska otrzymała bardzo szybko te środki, to że one w sposób całkowicie zależny od Polski byłyby realizowane. Nie, plan na ich wydatkowanie jest już dawno przedstawiony i będzie to wydatkowanie zgodne z politykami Unii Europejskiej. Więc znowu, powracając do pierwszego pytania o spór polityczny. Tak, de facto mamy tutaj do czynienia z negocjacjami o charakterze wyłącznie politycznym. Kolejne problemy związane z realizacją kamieni milowych to jest pewna strategia polityczna realizowana przez Komisję Europejską, która de facto ma na celu wpływanie na opinię publiczną w Polsce, czego efektem może być w przyszłym roku zmiana polityków, którzy znajdują się u władzy w Polsce, bo chociażby komisarz von der Leyen nie ukrywała i nigdy nie ukrywała i obecnie też nie ukrywa, że zdecydowanie bliżej jej jako polityka, który wywodzi się z Europejskiej Partii Ludowej do Donalda Tuska, który po pierwsze jest przedstawicielem tego samego ugrupowania, z tego czasu był nawet przewodniczącym, jak i jej współpracownikiem na poziomie Unii Europejskiej. Także komisarze nie ukrywają tego, że zależy im na tym, żeby w Polsce zmieniła się opcja polityczna, która jest u steru władzy i de facto przyjmują rolę wiodącą, jeżeli chodzi o to, żeby do takiej zmiany w Polsce doprowadzić. Panie doktorze, na koniec chciałem zapytać o pana prognozę, bo przełom roku zawsze sprzyja takim prognozom, zawsze sprzyja temu, by patrzeć w przyszłość i na to, co może się wydarzyć. Wchodzimy w rok wyborczy, bo w przyszłym roku wybory parlamentarne w Polsce. Ja tak się zastanawiam, co pana zdaniem przyniesie nasz spór z Brukselą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, jakiego rozstrzygnięcia pan się spodziewa. Dzisiejszy dzień Gazeta Prawna przynosi wywiad z Magdaleną Rzeczkowską, minister finansów, i pani minister twierdzi, że Polska nie ma żadnej możliwości, by wycofać się z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy, a nawet gdybyśmy odmówili przyjęciu funduszy, to nie spowoduje to obniżenia naszych wypłat do budżetu. No więc mamy taką sytuację, w której Polska de facto spłaca już zobowiązania, pieniędzy z KPO na razie nie widać. Jak się okazuje, przynajmniej zdaniem pani minister, nie mamy możliwości
by wycofać się z tego instrumentu? Jakiego rozwoju wydarzeń pan się w tym temacie spodziewa? To znaczy, wszystkie kraje są zobligowane do tego, żeby po roku 2028 rozpocząć spłatę tej pożyczki, ale prawdą jest, że zgoda na Fundusz Odbudowy jest właściwie klauzulą na to, że Polska żyruje pożyczkę innym krajom i sama jest zobligowana do jej spłaty, niezależnie od tego, czy te środki faktycznie otrzyma, czy nie. Więc z punktu widzenia takiego biznesowego można powiedzieć, że nawet jeżeli ta część pożyczkowa jest stosunkowo oprocentowana niewysoko, to jest to umowa, która jest obarczona wieloma ryzykami, wieloma problemami. Gdyby to był kredyt frankowy, to myślę, że wiele sądów taką umowę by uchyliło z uwagi chociażby na tak zwane klauzule abuzywne. Więc to może jeszcze na temat samej zgody na fundusz odbudowy, na to, że Polska w tym funduszu partycypuje. Oczywiście bardzo trudno byłoby się wycofać z tego projektu w Polsce z uwagi między innymi na te relacje międzynarodowe, ale na ten rok najbliższy, 2023, moja prognoza jest taka, że będziemy mieli do czynienia z szeregiem ruchów pozornych ze strony Komisji Europejskiej, która co jakiś czas będzie tę marchewkę wyciągać, mówiąc, że Polska zbliża się do realizacji kamieni milowych kolejnymi ustępstwami. Natomiast myślę, że w Polsce ta dyskusja wokół kamieni milowych, wokół kolejnych reform będzie to tematem sporu. Być może pewne ustawy zostaną przyjęte, czy głosami opozycji, czy głosami całej koalicji rządzącej. Jednakże moim zdaniem, w mojej ocenie, nawet dalsze ograniczenia w zakresie polskiej suwerenności, dalsze zgody na przekazywanie kompetencji Unii Europejskiej nie doprowadzą, przynajmniej moim zdaniem, do wyborów, do mniej więcej okresu października, listopada, do wypłaty środków z KPO. A stanie się tak dlatego, że nie jest potrzebne, ażeby komisja wypłacała je już teraz. No tutaj przypomnijmy, że to nie jest tak, że w przypadku środków Funduszu Odbudowy one muszą być wypłacone przez Komisję Europejską, przez Unię Europejską, a dopiero później projekty są realizowane. One mogą być prefinansowane, one są de facto prefinansowane przez środki krajowe, między innymi środki będące w gestii Polskiego Funduszu Rozwoju i dopiero w cyklu półrocznym one mogą być zwracane de facto przez instytucje unijne. Także można powiedzieć, że urzędnikom w Brukseli aż tak bardzo na czasie nie zależy. Istotne jest to, żeby to było zrealizowane, ale naprawdę mogą poczekać jeszcze pół roku, skoro zwlekają już ponad rok i tym samym wpływać na, niedozwolone oczywiście, na ewentualny wynik wyborów. I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Moim i Państwa gościem poranka 7:09 był pan dr Michał Sopiński, prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. 7:09. Rozmowa poranka.